Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o książce Mai Sablewskiej. Będąc niedawno w Empiku, wpadła mi w oko książka 10 sposobów na modę według Mai Sablewskiej. Nie jest to pozycja, którą ja koniecznie chciałam mieć. Po prostu czekała mnie dość długa podróż do domu, bo do domu mam aż 10 godzin jazdy i chciałam sobie kupić coś takiego lekkiego, związanego z modą, żeby mi ten czas szybciej zleciał. No i oczywiście mam trochę przemyśleń na temat tej książki i nie będą to tylko pozytywne przemyślenia. Zapraszam Was do oglądania. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to oczywiście okładka. Myślę, że jest super dopracowana, bardzo ładnie wygląda, również książka świetnie prezentuje się na półce z książkami i oczywiście mamy ochotę zobaczyć, co jest w środku. A w środku mamy paski, nie ma zwykłych białych kartek, tylko są paski, które moim zdaniem bardzo kojarzą mi się z Mają Sablewską. Myślę, że Wam też się kojarzą, bo ona bardzo często jest widywana właśnie w spodniach w paski. Generalnie cała książka jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie wykonana. Mamy tutaj świetnej jakości zdjęcia, oczywiście przedstawiające Maję. Także na początku są zdjęcia z jej dzieciństwa, więc taki wizualny efekt i takie dopracowanie graficzne jest jak najbardziej na plus. Jednak to jest książka i moim zdaniem jest naprawdę bardzo mało tekstu. Ja tę książkę przeczytałam dosłownie w godzinę i byłam taka nienasycona, po prostu nic też ciekawego się nie dowiedziałam, takiego czego bym nie wiedziała. Bo jak sama nazwa mówi 10 sposobów na modę, to można sobie myśleć, co by tutaj było takiego ciekawego. Czy będzie jakieś 10 ciuchów, które na przykład możemy zestawiać z różnymi rzeczami, czy jakieś 10 takich naprawdę świetnych porad. Jednak ja jestem jakby z takiego teoretycznego względu nie za bardzo zadowolona. Uważam, że książka nic wielkiego nie wniosła w moje życie. I na pewno nie jest to książka dla osób, które od wielu lat interesują się modą, które są z nią związane, które są zaczytane wręcz w tej modzie, bo nic naprawdę ciekawego się z niej nie dowiecie. Ale myślę, że to jest książka dla osób, które zaczynają swoją przygodę z modą, dla takich osób, które chcą przejść jakąś swoją metamorfozę, które chcą coś zmienić w swoim życiu. I wtedy na pewno taka książka coś tam przyniesie pozytywnego i taka osoba znajdzie coś w niej dla siebie. Podsumowując, nie skreślam całkowicie tej książki. Myślę, że nawet jeszcze do niej kiedyś powrócę, chociażby po to, żeby sobie obejrzeć jakieś stylizacje Mai Sablewskiej. Chociaż nie jest to do końca mój styl, to w jakimś stopniu inspiruje mnie i zachęca do tego, aby troszkę modowo poeksperymentować. No i jeszcze takie ostatnie przemyślenie, ostatnie zdanie, to jest bardziej album niż książka. Jednak, tak jak już mówiłam, spokojnie nadaje się na prezent, więc jeżeli macie kogoś, kto tam chociażby w malutkim stopniu interesuje się modą, to jak najbardziej możecie mu to zakupić. Moja ocena 3 na 5. No i to by było na tyle. Powiedzcie mi, czy lubicie tego typu filmiki, czy chcecie więcej dowiedzieć się o jakichś różnych książkach modowych, bo ja teraz mam taką ochotę po prostu sięgnąć po więcej pozycji i jakby być bogatsza o tą wiedzę, co znajduje się chociażby w tych książkach, żeby Wam trochę o tym opowiedzieć. Więc dajcie mi koniecznie znać i do zobaczenia w kolejnych filmikach.